Ewangelicki w Niemczech zapowiedział, że nie zmieni obowiązującego tłumaczenia modlitwy Ojcze Nasz w Biblii Lutra, które pokrywa się z wersją katolicką, a była przewodnicząca Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech Margot Kessmann zwróciła uwagę na jednoczący aspekt modlitwy pańskiej. Modlą się nią od wieków nasze matki i nasi ojcowie. Niech wspólna w całym chrześcijaństwie modlitwa wydaje więc swoje owoce, stwierdziła na łamach brukowca Bild-Zeitung ewangelicka teolog. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia. Południowoafrykański Durban wypełnił się w ostatnich dniach tysiącami młodych katolików. Krajowe Dni Młodzieży, zorganizowane już po raz drugi przez Konferencję Biskupów Południowej Afryki, dają młodzieży przedsmak tego, czego mogą oczekiwać na SDM w 2019 roku w Panamie, mówi Tim Harris, jeden z uczestników. Program wydarzenia został przewidziany tak, aby znalazły się w nim modlitwa, zaangażowanie na rzecz wspólnoty, pielgrzymki i dyskusje w grupach. W tych ostatnich uczestniczyli licznie przybyli biskupi, zostawiając dużo czasu na pytania i odpowiedzi, co pokazało, że naprawdę słuchają młodych ludzi. Refleksjami po rozmowach z młodzieżą oraz wyzwaniach, jakie stoją przed Kościołem w południowej Afryce, podzielił się kardynał Wilfried Napier, arcybiskup Durbanu. Myślę, że większość biskupów zdaje sobie sprawę, że ludzie młodzi są kluczową grupą dla Kościoła, która będzie formowała przyszłość. Trochę jak z lasem. Jeżeli nie ma sadzonek, młodych drzew, las wymiera. Dlatego pierwszym wyzwaniem jest danie im poczucia, że przynależą do Kościoła, który jest wspólnotą i rodziną. Dla wielu naszych młodych jedynym miejscem, gdzie doświadczają ciepła domowego, jest parafia. Wielu z nich pochodzi z rodzin bardzo dysfunkcyjnych. Wyzwaniem jest też przekonać ich, że to ciepło mogą zanieść do swoich domów. Dalej są ludzie, którzy próbują odciągnąć młodych od Kościoła, podkopując chrześcijańską moralność. To jest kolejne wyzwanie. Jakie wartości dajemy naszym młodym? I tu mamy przewagę, bo naszą wartością jest Jezus, który kocha bezwarunkowo. I myślę, że młodzi zrozumieją, co należy postawić w centrum ich życia, że to miłość pełna służby, taka, jaką cenił sobie Jezus. Holenderscy biskupi zachęcają wiernych do odmawiania różańca w intencji pokoju na świecie. Proponują, aby każdego miesiąca w dniach szczególnie poświęconych Maryi wspólnie modlić się w tej intencji. Podkreślili oni, że wezwanie Maryi, płynące przede wszystkim z objawień w Fatimie do odmawiania różańca w intencji pokoju, jest ciągle aktualne. Modląc się o pokój, czytamy w liście holenderskich biskupów, stajemy się narzędziami Boga. Jest więc dobrą rzeczą, aby wierzący spotykali się z tej okazji razem. Jeżeli jest to niemożliwe, niech modlą się w samotności, łącząc się z wieloma innymi, którzy tę intencję podejmują. Biskupi zaznaczyli także, iż ta inicjatywa wychodzi naprzeciw słowom papieża Franciszka, który rok temu, zwracając się do holenderskiej delegacji, zachęcał do odmawiania różańca tak często, jak to możliwe. 2 minuty dla kraju. Bielsko-Żywiecka posyła 3 wolontariuszki na misję do Boliwii. W San Ramon będą pracować z dziećmi i młodzieżą w świetlicy przy parafii prowadzonej przez polskiego księdza. Tuż przed wyjazdem wolontariuszki otrzymały krzyże misyjne i jak mówi Magdalena Sitarz, to bardzo wymowny symbol. No ten krzyż tutaj też nie ma na sobie Pana Jezusa, ja więc przypomina mi też o tym, że... Gdańska rankiem 13 grudnia i rozbijały bramę stoczni, niszcząc wszystko przed sobą. A ja to pamiętam doskonale. Że nie jestem sama na tym krzyżu, tylko że Pan Jezus też jest właśnie ze mną. W Boliwii wolontariuszki zamierzają zorganizować między innymi katechezę, bo wiemy, że w kraju wciąż brakuje katechetów i nauczycieli. Wolność w Polsce i Koszalinie Małopolskiej rozpoczęła się kolejna edycja adwentowych odczuwań młodych. Ale szansa dla naszych corocznego wrześniowego spotkania dla nas na przyszłość leży w tym, byśmy się tej przemocy straszliwej nie poddali. To nie jest kwestia kartki. Miliony Solidarności, miliony Polaków wtedy o niepodległość postanowiło walczyć. Nie mówię o grudniu, ale przecież to jest cały ciąg pokoleń od 1939 roku, aż raz od 1944 w kościele, w
kościołem. Będziemy starali się jeszcze bardziej sowiecką, którzy nie założyli rąk, którzy najróżniejszy sposób, czy poprzez wychowanie swoich dzieci, czy poprzez walkę z bronią, czy poprzez konspirację, czy poprzez naukę prawdziwej historii Polski, trwali w tym trudzie niepodległościowym. Wielkim trudzie niepodległościowym. Dzisiaj raz jeszcze składamy im hołd, ale równocześnie zastanawiamy się, jak mogło do tego dojść, że po tylu latach, po blisko 30 latach wydawało się niepodległość od 1989 roku, są jeszcze tak liczni ludzie, którzy dokładnie odwrotnie to pojmują, którzy kpią sobie z dążeń niepodległościowych, którzy potrafią nazwać budowanie niepodległej ojczyzny faszyzmem, nazizmem, ba, ośmielają się porównywać tych, którzy dziś odbudowują niepodległe państwo polskie, do zbrodniarzy jaruzelskiego, którzy potrafią mówić, że to właśnie Jaruzelski, że to właśnie ci, którzy mają ręce umaczane w polskiej krwi, byli ludźmi działającymi na rzecz Polski. A ci, którzy o Polskę naprawdę walczyli, to są ludzie, których należy potępić. Jak do tego mogło dojść? Dlaczego przez te 28 lat nie wychowywaliśmy pamięci, nie przywołaliśmy pamięci narodowej, nie uczyliśmy jej fundamentem wychowania nowych pokoleń? Odpowiedź na to jest prosta. To nie jest tak, że Polacy są podzieleni. To jest tak, że pozwoliliśmy przez te wszystkie lata na to, żeby kłamstwo dominowało w sferze publicznej, żeby kłamstwo wchodziło do szkół, żeby kłamstwo było codziennie obecne w gazetach, w radio, w telewizji, żeby kształtowało świadomość społeczną. Godziliśmy się na to, mówiliśmy, och, to po prostu różnica zdania, ale zgadzaliśmy się na to, żeby najwyższe autorytety wspierały fanatyków, żeby najwyższe autorytety pokazywały się razem z tajnymi współpracownikami, żeby najwyższe autorytety chodziły na przyjęcia do ludzi, którzy nie tylko zrobili z kłamstwa swój zawód i kłamstwu służą, przekształcając świadomość narodową zgodnie z moskiewskimi nakazami, ale także oklaskiwali w sposób oczywisty, kpiące i podważające narodowy sens i narodową wartość działania tak zwanych satyryków. I my się na to przez te 25 lat, czy 28 lat godziliśmy. A zdarza się, że też przechodzimy do porządku dziennego nad takimi zachowaniami dzisiaj. Pamiętajcie, jeżeli będziecie utyskiwali nad tym, że wasze dzieci nie rozróżniają bohaterów od zdrajców, to dzieje się tak dlatego, że nie reagujemy wtedy, gdy ludzie na najwyższych stanowiskach aprobują zdradę i oklaskują kpienie z bohaterstwa i martyrologii narodowej. Naprawdę, o tym musimy pamiętać. Nigdy więcej na takie zachowania nie pozwolić. Drugą zasadą KIK-u będzie zasada kumulacji. Był to felieton Głos Polski, mówił do Państwa minister obrony narodowej, pan Antoni Macierewicz. Karmi się takim określeniem, że ciągle więcej. To znaczy, że w zasadzie kicz, czy dzieło kiczowate, kumuluje w sobie różne elementy artystyczne. Jak najwięcej emocji, estetycznych emocji i wywołać emocje, które będą się wiązały z pewnego rodzaju przeżyciem. Ta kumulacja wiąże się również z taką potrzebą zapożyczania różnych form. Można więc powiedzieć, że kumulacja jest pewnego rodzaju synestezją. Oczywiście w historii kultury i sztuki istniały takie kierunki jak manieryzm i rokoko. One również posiadały tę właściwość, ale nie w takim stopniu jawnym, jak ma to miejsce w przypadku sztuki przynależącej do tego porządku kiczu. Trzecia zasada to jest właśnie zasada synestezji, a raczej zasada synestezyjnej percepcji. Polega ona na tym, że ta sztuka, którą nazywamy kiczowatą, jest
jest sztuką totalną. Czyli możemy powiedzieć, że artysta chce oddziaływać na wszystkie zmysły odbiorcy, ingerować bez żadnych reguł, bez żadnych ograniczeń na wszystkie kanały percepcji swojego odbiorcy. Na przykład, kiedy mamy do czynienia z piętrowym tortem weselnym, na którym znajdują się biszkopty połączone z ozdobami z cukru, czekolady. Ten tort ma wszystkie kolory tęczy i dodatkowo jest po prostu ogromny. Czwarta zasada to jest zasada przeciętności. Tak naprawdę, jeśli dokonamy takiej nawet pobieżnej analizy dzieła, które nazwiemy kiczowatym, oksymoron, to dzieło jest po prostu przeciętne. To jest dzieło, które nie odkrywa niczego nowego. Nie można go nazwać awangardowym. I to dzieło tak na dobre wpisuje się w to, co nazwiemy kulturą masową. Właśnie ze względu na tę przeciętność, dzieła przynależące do porządku kiczu sprawiają wrażenie autentycznych, ale tak naprawdę są fałszywe. Sprawiają wrażenie pięknych, ale tak naprawdę są brzydkie. Sprawiają wrażenie harmonijnych i estetycznych, a tak naprawdę dominuje w nich nadmiar. Te dzieła są dziełami właściwie nie awangardy, czyli jakichś takich przemyślanych działań, ale są dziełami przypadkowości, dziełami, które mają znamiona kopii. Piąta zasada to jest zasada komfortu. Ta zasada komfortu mówi nam o tym, że w zasadzie dzieła kiczowate to są dzieła, które wiążą się z dobrym samopoczuciem odbiorcy, z małym dystansem i z przeciętnością. Efektem takiej postawy jest postawa łatwej akceptacji całej gamy wrażeń, powierzchownych uczuć, łagodnych kolorów, łatwej spontaniczności. Do tego typu przedmiotów, które realizują zasadę komfortu, będą należały wszelkiego rodzaju bibeloty. Na przykład będą tutaj należały do tego talerze, kubki, wszystko to, co się wpisuje w strukturę tak zwanej cywilizacji mieszczańskiej. Podsumowując, można powiedzieć, że kicz jest estetycznym systemem komunikacji masowej. W efekcie daje powierzchowne doświadczenie, poczucie, czucie szczęścia. Wprowadzenie do naszego dzisiejszego tematu, czyli odpowiedź na pytanie, czym jest kicz. W studiu są dziś ze mną członkowie Studenckiego Koła Krytyki Artystycznej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Maria Podolecka. Witam Państwa. Jan Królewski. Witam Państwa. I Jakub Sadzikowski. Szczęść Boże. Witam Was serdecznie. Na początku naszej rozmowy powiedzcie, skąd pomysł na taki temat audycji? Zdecydowaliśmy się na temat kiczu, ponieważ uważamy za zjawisko wszechobecne i dlatego postanowiliśmy się nim zająć, dokładniej przyjrzeć dokładniej jednemu fragmentowi, jednej części tego obszernego tematu. Tak jakby zaczynając, kicz zwany czasami też rajem dla mało wymagających, czy literacko nazywany na przykład przez czeskiego pisarza Milana Kundera w jego najznakomitszej powieści pod tytułem Nieznośna lekkość bytu, definiuje ją jako parawan zasłaniający śmierć, czy też jako stację tranzytową pomiędzy bytem a zapomnieniem. Słownikowa definicja natomiast określa to jako dzieło o małej lub miernej wartości artystycznej, albo jako przedmiot wykonany z przepychem, ale zupełnie
zupełnie pozbawiony sensu, zrobiony bez gustu po prostu. Jakby zgłębiając koncepcję pojmowania kiczu, znalazłam przez definicję koncepcję Abrahama Molesa, francuskiego filozofa, który definiuje jako sztukę szczęścia, przez co rozumie uczestnictwo w umiarkowanym i uspokajającym złym guście, który nas jednak pociąga i cieszy w jakimś stopniu. I następne założenie było Hermana Brocha, austriackiego filozofa i estetyka, według którego istota kiczu to było mylenie kategorii etycznej z estetyczną, chęć działania dającego piękny, ale niekoniecznie dobry efekt. Powstawało to na skutek rezygnacji z prawdy na rzecz piękna, spełniania jakiegoś kanonu, niekoniecznie jeśli to miało uzasadnienie. Według niego kicz nie jest złą sztuką, lecz sztuką w ogóle nie jest i tworzy własny system odniesień, a tworzenie sztuki pozytywnej w etyczny sposób jest równe tworzeniu sztuki pięknej. Według Klementa Greenberga kicz to po prostu wróg kultury wysokiej, tak najprościej. Więc czym jest owa trywialność piękna? Cóż, no to kicz jest po prostu czymś, co imituje rzeczywistość. Jest tanią, marną przeróbką, którą może nabyć każdy. Jest efektem rozpowszechniania się sztuki, czyli zjawiska umasowienia, a co za tym idzie też obniżenia jej lotów. Występuje w wielu sferach i dziedzinach kultury, przez na przykład możemy mówić o kiczu filmowym, rozważając jakie środki filmowe zostały użyte w filmie. Możemy mówić o kiczu miejskim, czyli występowania w urbanizacji, czy o wszystkim, o kiczu też jakimś na przykład danej narodowości, która zwykle go jakby powiela. My natomiast skupiliśmy się na występowaniu kiczu w sferze religijnej. No i można dokonać podziału w różny sposób. Natomiast my skupiliśmy się na pierwotnym założeniu, do czego dany wytwór miałby się odnosić. Wyróżniliśmy kicz pod względem pierwotnego zamierzenia, do czego miał zostać przeznaczony. Na przykład jako dzieło, które będzie w kościele, gdzie wierni będą przychodzić i patrzeć na ten obraz, oraz dla własnego użytku, które po prostu jakieś dewocjonalia, suweniry tak zwane, które ludzie kupują do własnego użytku. O tym opowie więcej kolega Janek. Zatem od początku jakbyśmy, my wyróżniamy dwa rodzaje. Chodzi nam o sztukę religijną, a także o wytwory religijne, które są raczej przedmiotami, pewnymi obiektami, nie mającymi na celu tego, co jest sztuka. Oczywiście możemy zapytać się, jaki jest cel sztuki oraz czy kicz może być sztuką. Nie chcemy już tutaj wchodzić w samą tą filozofię związaną z kreacją sztuki. Jednakże podstawowa różnica jest, mamy podczas procesu twórczego. W jakim celu powstaje sztuka? Sztuka powstaje po to, aby dać pewne przeżycie. Jest to twór w przypadku religii, za pomocą formy którego mamy wejść w stan umożliwiający kontakt z Bogiem. Więc jest to bardzo właśnie związane z samym przeżyciem, z pewnym doznaniem, doświadczeniem mistycznym. Podczas gdy wytwór jest czymś bardziej ogólnym. Są to różnego rodzaju przedmioty, które posługują się, co prawda, tak samo jak sztuka, obrazami, przedstawieniami świętych, przedstawieniami Boga, aniołów, istot mistycznych, istot metafizycznych. Jednakże one nie posiadają tego na celu przeżycia, są rodzaju właśnie takiego pamiątki, napomnienia czegoś, co jest, aby przypominać nam obecność. Jest to nadal przedstawienie świętego. Nie poddaję tego wątpliwości, jednakże musimy być świadomi, że jest tutaj ta odmienność celu, że my nie przeżywamy tych wytworów w taki sam sposób, w jaki robimy to z czymś, co ma być sztuką. Kicz w przypadku właśnie wytworów, ponieważ wytwory oczywiście mogą być bardzo, bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze testowane. Kicz w nich, w ich przypadku niepotrzebnie nadużywa pewnych kwestii, pewnej formy. Jest zbyt, i mamy tam do czynienia z pewnym natłokiem i zbyt dużą obszernością, szczególnie w czasach obecnych, gdy możemy mówić o tak dużej ilości przykładów najróżniejszych wytworów religijnych. Już mamy mniej, bowiem jest tej sztuki, więcej mamy takich czystych przedmiotów, tych obiektów, które uniemożliwiają w pewien sposób przeżycie. Tutaj z mojej strony pragnąłbym dodać, jak to jest w przypadku młodych ludzi. Mianowicie, jak wiemy, odbiorcami sztuki są nie tylko osoby dorosłe, ale także młodzież. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na motyw tego, jak to obecnie wygląda z umasowieniem. Mianowicie, jak już Janek wspomniał, w sztuce chodzi przede wszystkim o przeżycie.
W przypadku społeczeństwa umasowionego, w tym przypadku młodzieży, mamy do czynienia z osobami, których pierwszym oknem na świat nie było już prywatne doświadczenie, lecz przekaz medialny. Osoby te mają zupełnie inny typ wrażliwości. Nie odbierają już czegoś na zasadzie piękna czy estetyki. Odbierają to natomiast poprzez hedonizm i prostotę wyrazu. Dlaczego więc w takim razie kicz nie ma pierwszeństwa pośród tych osób i dlaczego nie uznają go one za najlepszą rzecz, z jaką mogą się spotkać? Mianowicie jest to związane z tym, że kicz uosabia bardzo przejaskrawione spojrzenie na świat. Jest on zawsze bardzo pozytywny, bardzo sympatyczny w odbiorze, a także przedstawia bardzo idealistyczne ukazanie danego świętego. Większość młodych osób obecnie z czymś takim się nie zgadza. Mianowicie w społeczeństwie, w którym przyszło im żyć, to właśnie różnego rodzaju okrutne odruchy są doceniane, natomiast wszelka wrażliwość czy okazywanie sympatii jest uznawane za słabość. W związku z tym kicz i jego różne przejawy w formie dewocjonaliów czy obrazów często spotka się z formą karykatury. Różne obrazy, różne przykłady są wykorzystywane w karykaturach. Często zasilają internetowe memy albo inne demotywatory. Obecnie jest to troszeczkę skomplikowane, ponieważ młody człowiek woli coś zaatakować niż to poznać. W przypadku sztuki wysokiej nie ma zbyt dużej argumentacji, żeby to jakoś obalić. W przypadku kiczu natomiast ma pełne pole do działania. Tutaj jest też ciekawa kwestia dotycząca samej duchowości młodego człowieka. Kicz bowiem nie umożliwia młodemu człowiekowi powiększania swojej duchowości. Jest tylko obrazem, który ma odzwierciedlać coś, co już posiada. Jeżeli młody człowiek nie wykształcił czegoś takiego w sobie, zaczyna mieć problem z interpretacją takiego obrazu i z czasem zaczyna go ignorować. Możemy to w dużej mierze podpisać pod obecne problemy młodego pokolenia z sekularyzacją i coraz mniejszym uczęszczaniem w nabożeństwach. Odbija się to bowiem na tym, że większość ludzi uważa przejawy sztuki religijnej i kiczu za to samo. Jest to bardzo błędne pojmowanie i prowadzi ono do tego, że dużo młodych osób podchodzi z ignorancją wobec nauczania kościoła, a także sztuki. Wsadza to tak jakby do jednego worka i przez to nie chce z tym mieć nic do czynienia. Ta ignorancja ma też do czynienia z tym, że coraz większą rolę pośród młodego pokolenia zaczynają odkrywać subkultury. Działają one na zasadzie bardzo podobnego kiczu, lecz różnica i przewaga subkultur leży w realizmie. Mianowicie w przypadku kiczu religijnego nigdy na co dzień nie spotkamy świętego lewitującego nad dachem albo jakiejś osoby błogosławionej przechadzającej się pośród kwiatów na ulicy. O wiele częściej spotkamy przedstawicieli różnego rodzaju subkultur, różne osoby, które mają prywatne problemy i zamiast z nimi walczyć próbują zrzeszać się w grupy i wzajemnie uciekać od problemów. Sprawia to, że osoby młode pojmują kicz nie tylko jako formę tandety, ale także jako formę ataku na nie bądź jakiegoś rodzaju niesprawiedliwości, z którą bezpośrednio mobilizują się do walki. Jakbyście określili granicę, za którą zaczyna się kicz? Bo w dzisiejszym świecie ludzie otoczeni wszelakimi rodzajami różnych wersji przedmiotów mogą czasami tej granicy nie zauważać. Jest to bardzo skomplikowany problem, ze względu na to, że właśnie kicz jest pojęciem bardzo płynnym, bardzo szerokim, obejmującym wiele aspektów. Jest to też istotna właśnie ta kwestia pewnego natłoku, z czego ten natłok wynika. To leży w kwestii globalizacji i umasowienia. Tutaj możemy doszukiwać się pewnych źródeł tego problemu. Obecny świat jest bowiem ściśle związany z szybkością. Trzeba szybko produkować, trzeba szybko projektować nowe rzeczy, muszą być zastępowane przez kolejne. Jest dużo ludzi, dużo okupujących, dużo obiektów. Zewsząd mamy już ten natłok nowych przedmiotów, w tym również związanych ściśle z kulturą, ze sztuką, właśnie z religią. Jednakże to umasowienie, ta ilość tych wszystkich przedmiotów sprawia, że coś mimo wszystko trzeba odjąć. Nie możemy w pełen sposób skupiać się na odbiorze, jak i na produkcji, jeżeli przekładamy właśnie ilość nad jakość. W przypadku kiczu, doprecyzując, skupiamy się na tak naprawdę dwóch aspektach. Coś ma być ładne i fajne. Fajne jako przyjemne, coś, co przynosi nam powierzchowną, błahą radość, oraz ładne, tutaj w znaczeniu milutkie, słodkie, proste. Coś, co nie prowadzi tak naprawdę do głębszej refleksji, ponieważ jeżeli mamy zbyt dużą ilość, nie możemy się nad innym przedmiotem zreflektować, czy nie możemy robić tego z danym obiektem religijnym, co czyniło się właśnie z obiektami sztuki wysokiej. Nie reflektujemy się nad tym, my to po prostu przyjmujemy. Nie możemy się również skoncentrować, ponieważ jesteśmy właśnie odbiorcy i w dzisiejszych czasach bombardowani ze wszystkich stron natłokiem informacji, natłokiem tych przedmiotów, obiektów.
A więc nawet trudno się skupić na czymś naprawdę dobrym, ponieważ ten natłok sprawia, że jesteśmy wytrącani ze skupienia. Nie możemy się skupić. Może się zdarzyć nawet, że drażni nas to, że nie możemy się na czymś skupić, więc wolimy już się nie skupiać. Wolimy się stymulować za pomocą czegoś, co jest proste. Czegoś, co się wpasuje w obecny rytm świata, czyli szybkiego przyjęcia. Obejrzymy to, szybko się nad tym zachwycimy, o ile to można nazwać zachwytem, i żyjemy dalej. I powielamy ten proces tak naprawdę wielokrotnie, a to nic nam nie dajmy, się nie reflektujemy, nie spróbujemy się przytrzymać przy danym obrazie, przy danej postaci świętego, aby się skupić nad istotą tego, że to nie występuje samo w sobie, że to nie chodzi tylko o ten obrazek, lecz o tą głębię, która stoi za danym obrazem, za danym symbolem. O to idzie wraz z religią chrześcijańską. Dlatego właśnie łatwiej dla takiej przeciętnej osoby, czy to młodszej, czy starszej, skupić się i czerpać z kiczu. A nawet to już jest złe, że my nie próbujemy dalej, że skupiamy się na tym kiczu. Ale jest jeszcze gorzej, gdy my przekonujemy siebie, że w tym kiczu, w tych prostych dziełach, w tych prostych wytworach, które tak naprawdę, nad którymi nie reflektujemy się w taki głębszy sposób, nie próbujemy właśnie poświęcić im więcej czasu na zrozumienie czegoś, co jest tak naprawdę doskonałe pod względem formy i przekazu. Gorsze jest właśnie, że my to przyjmujemy i tworzymy w sobie pewne wrażenie, że za pomocą tego możemy doznawać głębszych odczuć, głębszych uczuć, że to z sobą wiedzie coś głębszego. To jest związane ściśle ze świadomością odbiorcy. My jako odbiorcy, jako chrześcijanie, powinniśmy być w dużej mierze świadomi tego, w jaki sposób coś na nas oddziałuje, w jaki sposób jest to działanie tego wytworu na nas samych. My jesteśmy ściśle związani, została nam powierzona duża odpowiedzialność. Więc my, jako odbiorcy, powinniśmy być świadomi tego, czy dany twór, dane dzieło religijne wiedzie nas naprawdę do refleksji, czy ono wiedzie nas poprzez również tą refleksję dalszą do osoby Boga. Możemy się nawet spotkać często, że nawet taki właśnie prosty człowiek, stykając się z czymś, właśnie ze sztuką wysoko, uznaje to, że błędnie oczywiście, że to jest za trudne dla niego, że on tego nie może, więc woli powrócić do swojego. To jest oczywiście błędne. Tak samo więc odbiorca powinien być świadomy tego, co odbiera, tak samo twórca powinien być odpowiedzialny za swoje dzieło i to, co ono wzbudza w odbiorcach. Kwestię, którą można nazwać świadomość twórców i odbiorców. Była taka ważna koncepcja stworzona przez Teodora Adorno, niemieckiego filozofa, który rozumiał właśnie kicz jako rodzaj fałszywej świadomości ułatwiającej zrozumienie, czy może raczej zaakceptowanie doświadczanych niesprawiedliwości społecznych. Była to taka iluzja pomagająca ludziom zaakceptować niesprawiedliwy porządek społeczny. Był to po prostu taki grzeczny, spokojny fałsz, skłaniający człowieka do pogodzenia się ze swoją aktualną sytuacją życiową i po prostu człowiek wtedy nie aspirował do poprawy swojej sytuacji. Było to skierowanie często do masowego, mało wyrobionego odbiorcy, któremu właśnie odpowiada przesłodzony i wygłodzony obraz świata. Sztuka znana była tylko biednym ludziom, którzy właśnie na więcej nie mogli sobie pozwolić niż tanie imitacje. I właśnie warto dodać, że nawet twórcy awangardowi lat 20. i 30. XX wieku, zwykle sprzyjający lewicy, też uważali kicz za społecznie szkodliwy. I właśnie Teodor Adorno uważał, że cechą krytycznej sztuki jest przede wszystkim krytyczność, a cel właśnie kontestowanie ucisku społecznego. Kicz jest antytezą dobrej sztuki, parodią katarsis i świadomości estetycznej, tak precyzując jego myśl. Przeciwnie uważał czołowy postmodernista, filozof francuski, Jean-François Latour,
bo zauważył, że kiczem często jest pomnażanie efektów realności. To widzimy na przykład w filmach, gdzie jest powiedzmy krew, ciągle krew, wojna i właśnie w tandetny sposób się zwykle przedstawia ważne treści. No i zwykle wtedy stosuje się, korzystając z bardzo prymitywnych chwytów, jakby, które łatwo oddziałują na nasze najniższe koncepcje, na nasze najniższe kanały percepcyjne. Tutaj jeszcze warto dodać do tego drugiego rodzaju kiczu, jak mówią o materialnych wytworach o charakterze religijnym, czyli dewocjonaliach. Kiedyś one były bardzo, znaczy nadal są, ale były istotne w religijności ludowej. Były wykonywane przez artystów ludowych, nie fabryki, więc rzeźbiarze, nie wiedząc w sumie nic o kulturze, tworzyli sami z siebie, przez co no, oczywiście społeczności wiejskie to akceptowały tę rzeźbę, a ludowi artyści udawało im się przekazać żarliwą wiarę, ekspresję, indywidualizm. Natomiast wszystko się zmieniło, kiedy ta rzeźba została zastąpiona przez masową rzeźbę gipsową z miasta, która jednak ma zupełnie inną estetykę. Jednak nie dziwi fakt, że dewocjonalia mają ogromną rolę dzisiaj. Są taką cząstką sakrum w domach. No i właśnie to jest taka kwestia, że jeśli coś zahacza o obszar sakrum, łatwo można się otrzeć o profanację czy bluźnierstwo. Jak próbowano walczyć ze zjawiskiem kiczu i czy w ogóle walczono z kiczem? W przyszłości starano się walczyć z tendencją kiczu przez różne, naprawdę różne ruchy, przez bardzo ortodoksyjne, przez na przykład ikonoklazm, to było narzędzie walki z ikonolatrią, przez co rozumie się w katolicyzmie cześć ofiarowana, oddawana figurom, obrazom, innym wizerunkom, chociaż to bardziej z ikonodulią, czyli oddawaniem czci ikonom, obrazom, wizerunkom bóstwa i symbolom rzeczy świętych, ponieważ ikonolatria ma w prawosławiu znaczenie czczenie Boga poprzez obrazy i tam wygląda sytuacja już nieco inaczej, ponieważ powiedzmy proces pisania ikon idzie w parze z, tam idzie właśnie wiara, religijność w parze ze sztuką, co jest bardzo uznane, nawet w dzisiejszych czasach często są organizowane kursy pisania ikon, pisania, warto podkreślić, nie malowania, i gdzie właśnie ważne są też kwestie modlitwy, postu, czy tam nawet malarze klęczą, powiedzmy też niektórzy pisząc ikony. Powinniśmy zdać sobie tutaj sprawę z istotności krytyki, ponieważ wykorzystywanie przedstawień religijnych, czyli wizerunków świętych, aniołów, Boga, nie usprawiedliwia dzieła, nie usprawiedliwia. Musimy być wręcz przeciwnie, szczególnie krytyczni wobec tego rodzaju dzieł, tego rodzaju obiektów. Oczywiście możemy próbować zreflektować się nad czymś, co w praktyce jest kiczowate. Możemy nawet przekonywać siebie samych, że faktycznie tak jest. Jednakże musimy zdać tutaj sobie sprawę, że nigdy taka refleksja nie będzie tak efektywna i tak owocna, jak w przypadku głębokiej sztuki. Dlatego musimy być świadomi swojej wiary, świadomi tego, że powinniśmy się w tej wiarze rozwijać. Dlatego coś, co stymuluje nas, coś, co nie prowadzi do rozwoju, jak to jest w przypadku kiczu, możemy uznać za coś szkodliwego, za coś często bluźnierczego ze względu na sposób, w jaki używamy wizerunków świętych, aniołów czy Boga. Tak podsumowując, czemu powinna służyć sztuka i czym naprawdę powinna być sztuka? Tutaj pragnąłbym się odnieść do wypowiedzi moich przedmówców. Mianowicie Janek wspomniał tutaj o sytuacji, kiedy sztuka staje się jak pudełko bez zawartości. Liczy się tylko forma, a nie treść. Marysia natomiast poruszyła kwestię erosu i tanatosu, czyli momentu, kiedy twórcy starają się uderzać tylko w nasze najniższe uczucia i słabości, a nie starają się przekazać treści. Wydaje mi się, że żeby to podsumować, należałoby zwrócić uwagę, że obecnie w związku z umasowieniem mamy duży kult wysokiej jakości. Jednakże jakość ta nie przekłada się na treść, a na formę. Takim dobrym przykładem jest chociażby obecne nadużywanie technologii 4K albo różnego rodzaju korekcji kolorów w filmach o charakterze religijnym i historycznym. Bardzo często po obejrzeniu takiego filmu możemy się przekonać, że nie było w nim faktycznie prawie żadnej treści, a jedynie efekty specjalne, które widzieliśmy. Tak samo jest też z kiczem samym w sobie, szczególnie w kwestii religii. Dlatego zaryzykowałem tutaj stwierdzenie, że kicz jest w pewnym sensie mordercą wiary. Wpływa to na to, że ludzie, którzy z nim obcują, nie są w stanie pogłębiać swojej duchowości. Nie mają żadnego większego wyrazu wobec religii. Tylko pusty obraz. A co gorsza, obraz ten bardzo często posiada tylko jeden plan.
nie posiada w tym zupełnie ja symboliki. Sztuka przede wszystkim powinna nas doskonalić, powinna nas prowadzić ku doskonałości. Sztuka religijna prowadzi po prostu doskonałość ku Bogu. Ona służy człowiekowi, pomagając na lepszy kontakt właśnie z naszym Stwórcą. Tutaj, jeśli chodzi o kicz religijny typowo, mamy trochę inną sytuację, ponieważ Kościół jest wspólnotą, czyli każdy jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za bliźniego, a więc szerzej za stan Kościoła. Skoro tak, to nie możemy się skupić na pokusach relatywizmu czy subiektywizmu. Powinniśmy też być o wiele bardziej zdecydowanie krytyczni, to znaczy więcej wymagać od sztuki religijnej, a więcej analizować, obserwować, między innymi właśnie wpływ sztuki na odbiorcę. Natomiast na pewno powinniśmy mniej kierować się emocjami i nie zatrzymywać się na tej właśnie powierzchownej, płaskiej formie, która posługuje się po prostu banałami, oczywistymi środkami wyrazu, do bólu utartymi schematami. Kicz jest wszechobecny, zatem dyskusje o nim zawsze aktualne. Bardzo Wam dziękuję za tę wartościową rozmowę. Moimi gośćmi dzisiaj byli Maria, Jan i Jakub. Kończymy dzisiejszą studencką popołudniówkę i zapraszamy na kolejną za tydzień o 16:30. Pamiętajcie, by w poniedziałek być razem z nami. Raz jeszcze pozdrawiamy naszych młodych odbiorców, życzymy wszystkiego co dobre, a zainteresowanych zapraszam już o 18:15 do rozmów niedokończonych. Sytuacja na rynku gazu w Polsce to temat rozmów. Naszym gościem będzie pan Jarosław Wróbel, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa. Rozmowy będą kontynuowane od godziny 21:30. Tymczasem na zegarach w Polsce godzina 17:00. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Za chwilę rozpocznie się uroczystość, podczas której Mateusz Morawiecki zostanie powołany na urząd prezesa Rady Ministrów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziś nastąpi też szersza niż początkowo zapowiadano rekonstrukcja rządu. Stanowiska ma stracić kilku ministrów. Jednak resort finansów i rozwoju nadal ma kontrolować Mateusz Morawiecki, a dotychczasowa premier Beata Szydło ma być wicepremierem do spraw społecznych. Szczegóły rekonstrukcji miały być omawiane wczoraj podczas rozmowy prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Według polskiej agencji prasowej zdecydowano, że niektóre zmiany w rządzie nastąpią już dziś, a kolejne mogą w styczniu. A źródła PAP informują też, że minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski otrzymał propozycję objęcia stanowiska szefa MSZ w rządzie Mateusza Morawieckiego. Zmiany zazwyczaj powodują spadek poparcia dla partii rządzącej. Dr Łukasz Stach, politolog, wskazuje, że problem z akceptacją rekonstrukcji może dotyczyć części osób, które zagłosowały na Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o najtwardszy elektorat Prawa i Sprawiedliwości, oni te zmiany zaakceptują. Proszę zauważyć, że mówimy tutaj o wyborcach, którzy byli w stanie uznawać prezydenta Andrzeja Dudy najpierw niemalże za zbawcę ojczyzny, a potem za zdrajcę, który zawetował tak potrzebne wedle ich oceny zmiany w sądownictwie. Natomiast problem może dotyczyć ludzi, którzy nie należą do twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, ale byliby w stanie poprzeć to ugrupowanie. Ta zmiana w dużej mierze dla elektoratu wydaje się być niezrozumiała. Prezydent Andrzej Duda przyjął w ubiegły piątek dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował na premiera Mateusza Morawieckiego. Jutro nowy premier ma wygłosić w Sejmie swoje exposé. Planowane jest również głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Po południu odbyło się doroczne zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W posiedzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. W jego trakcie prezes Julia Przyłębska przedstawiła informacje o problemach wynikających z działalności
działalności i orzecznictwa Trybunału w ubiegłym roku. Przypomniała m.in., że poprzedni prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński nie dopuścił 5 sędziów wybranych przez Sejm do wykonywania swoich obowiązków. To ewenement w historii państwa prawa, kiedy prezes Trybunału przyznaje sobie kompetencje nieznane Konstytucji i ustawie, dodała Julia Przyłębska. Prezydent Polski Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podziękował członkom Trybunału za powrót do normalności. Wskazał w tym kontekście na cele, jakie przyświecały poprzedniej władzy podczas prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Te prace gwałtownie rozpoczęły się, kiedy zbliżały się wybory prezydenckie w 2015 roku, a po wyborach prezydenckich w 2015 roku, kiedy ja już byłem prezydentem elektem, te prace przyspieszyły w sposób lawinowy. I proszę Państwa, ja to widziałem jako prezydent elekt i widziałem, co w tej ustawie jest napisane i w związku z tym czytelnie widziałem, jaki jest plan polityczny i również słyszałem, jaki jest plan polityczny, bo w Sejmie nie była to żadna tajemnica, o tym się mówiło na korytarzach, że po prostu chodzi o to, żeby wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli sędziami wybranymi przez obóz polityczny Platformy Obywatelskiej. Taki był cel. Zgodnie z ustawą prezes Trybunału Konstytucyjnego corocznie zwołuje publiczne zgromadzenie, zapraszając na nie m.in. prezydenta oraz marszałków Sejmu i Senatu. Komisja weryfikacyjna przedstawiła dokumenty sądowe wskazujące na oszustwo w sprawie kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16. Chodzi o wyrok skazujący jednego z fałszerzy i zeznanie Romana Kępskiego, wuja Andrzeja Walca, do części kamienicy przy ulicy Noakowskiego 16 w 2003 roku prawo nabył m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc. Nowe dokumenty na konferencji prasowej zaprezentował dziś wiceminister sprawiedliwości i szef Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. W świetle tych dokumentów, nowych dokumentów, które nigdy wcześniej nie były publikowane, nie ma żadnych wątpliwości, że pan Roman Kępski miał świadomość, że stara się o kamienicę w złej wierze. A w związku z powyższym cała linia i cała transakcja powinna być nieważna. Sebastian Kaleta, członek komisji, zauważył, że sprawa Noakowskiego 16 od 10 lat pojawia się w przestrzeni publicznej. Mimo to władze nie potrafiły wyjaśnić jej skutecznie. Podczas prac komisji widzieliśmy wielokrotnie, że to mieszkańcy kamienic, które były reprywatyzowane, podejmowali sami wysiłek, by znaleźć dokumenty o przedwojennych właścicielach, o losach swojej kamienicy. Tak samo było przy sprawie Noakowskiego 16, ale jak słyszeliśmy tutaj, mieszkańcy, można powiedzieć, jakby doszli do takiej przysłowiowej ściany, nie byli w stanie więcej niż ustalić. Organy państwa do 2015 roku, kiedy rządziła Platforma, nie próbowały wyjaśnić sprawy Noakowskiego, nie robiły tego skutecznie, a wystarczyło kilka miesięcy prac komisji, by te kluczowe dokumenty, które większość ludzi uznawało za niemożliwe do znalezienia, się odnalazły. W ubiegłym tygodniu zeznania przed komisją złożył m.in. Andrzej Walc. Jak mówił, nie rozmawiał z żoną o sprawie Noakowskiego 16, bo jak ustalili, była to jego sprawa spadkowa. Dodał, że nie otrzymał też żadnych dokumentów na temat nieprawidłowości. Sprawa dotycząca nieprawidłowości przy reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16 ma zostać rozstrzygnięta jeszcze przed świętami. Wszystko wskazuje na to, że raport podkomisji smoleńskiej zostanie napisany i opublikowany wiosną przyszłego roku, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Szef MON-u na antenie Polskiego Radia poinformował, że w zasadzie zgromadzono cały materiał dowodowy. Naukowcy analizują jeszcze 2-3 ekspertyzy. Minister Antoni Macierewicz mówił także o fałszerstwach, jakich w raporcie końcowym dopuściła się tak zwana komisja Millera. Uzyskać określoną informację na temat swojej sytuacji, nabytych uprawnień albo warunków, które trzeba spełnić, żeby te uprawnienia nabyć. A więc dzisiaj, kiedy mówimy o bezpieczeństwie socjalnym, o takiej faktycznej realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego, musimy doskonale widzieć te uwarunkowania w wymiarze takim krajowego ustawodawstwa, ale coraz bardziej musimy dostrzegać, uwzględniać i realizować to prawo do zabezpieczenia także obywateli Polski, którzy korzystają z prawa do przemieszczania się, pobytu, zamieszkania w Unii czy też poza Unią Europejską. Systemy ubezpieczenia społecznego czy też systemy zabezpieczenia społecznego są
bardzo często poddawane modyfikacjom, zmianom. Obserwujemy to także w przypadku polskiego systemu. Chciałabym dzisiaj podzielić się z radiosłuchaczami takimi najistotniejszymi zmianami, które zostały już wprowadzone albo są w trakcie przygotowania do wejścia w życie, w szczególności zmianami, które wprowadzono ustawą z 16 listopada 2016 roku, jeżeli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego, czyli jest to ustawa, którą nazywam o wieku emerytalnym, bo de facto i de jure ona po prostu uprawnienia emerytalne wróciła do stanu wcześniejszego, ustalając granice wieku na 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn od 1 października 2017 roku. Czy jest to przedsięwzięcie duże z punktu widzenia skutków stosowania takiego prawa do emerytury? Tak, to jest ogromne przedsięwzięcie, ponieważ z chwilą uchwalenia tej ustawy zadania z jej realizacją przechodzą na taką instytucję ubezpieczeniową jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przygotowując się prawie z rocznym wyprzedzeniem do tej ustawy, podejmuje się szereg decyzji, po pierwsze, które by określiły, jaka jest skala osób mogących skorzystać z tych uprawnień w 4. kwartale tego roku i w kolejnych latach. I te obliczenia pokazały, że skala jest duża, że może to być 410 albo nawet 415 tysięcy osób. Ponadto pokazały one także, że w przypadku wcześniejszych regulacji prawnych liczba osób, które korzystała z prawa do świadczenia przy takich zmianach, oscylowała w granicach 83% tych potencjalnych uprawnionych, co pozwalało na sformułowanie przez nas takiej hipotezy, że około 331 tysięcy osób będzie chciało w tym roku, w tym ostatnim kwartale tego roku z tego uprawnienia skorzystać. Myśmy także, podejmując decyzję o przygotowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do realizacji tej ustawy wiekowej, dokonali szereg działań o charakterze organizacyjnym, o charakterze finansowym. Policzyliśmy oczywiście także skutki stosowania tej ustawy. No i przede wszystkim podjęliśmy decyzję następującą, aby właśnie to, o czym mówiłam na początku, żeby z punktu widzenia też poprawy jakości stosowania prawa wprowadzić rozwiązanie, które nazwaliśmy doradcą emerytalnym, czyli osób takich profesjonalnie przygotowanych do takiego indywidualnego doradztwa dotyczącego nabytych uprawnień, wysokości świadczenia emerytalnego. Tutaj dokonaliśmy takiej decyzji, że około 600 osób w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeszło kilkumiesięczne szkolenia, zresztą osoby te zdały później egzamin i zostały one wprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako doradcy emerytalni 3 lipca. Wprowadziliśmy też rozwiązanie informatyczne, które określamy jako kalkulator emerytalny, czyli ono pozwalało poprzez analizę konta tej osoby ubezpieczonej na przygotowanie symulacji, czyli de facto odpowiedź na pytanie, w jakiej wysokości będzie pani czy pana emerytura, jeżeli będzie podjęta decyzja o przejściu 1 października, 1 grudnia czy 1 listopada. I tutaj musimy z całą odpowiedzialnością powiedzieć tak, że nasze rozwiązanie, które na trwałe zostanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, polegające na właśnie wprowadzeniu doradców emerytalnych, zostało bardzo dobrze przyjęte przez naszych ubezpieczonych klientów, ponieważ oni w wakacje, czyli w lipcu i sierpniu, skorzystali, prawie 450 tysięcy osób skorzystało z usług doradcy emerytalnego, a de facto w sprawach emerytalno-rentowych od lipca do końca listopada 2 900 000, a więc to oznacza, że rzeczywiście ta dedykowana usługa o takiej dobrej jakości, że możemy dowiedzieć się o poziomie nabytych uprawnień, o wysokości
emerytury była trafiona i ona na pewno będzie służyła także przez kolejne lata. Poza tym no, doradcy emerytalni w tej chwili udzielają nie tylko tych porad osobom, które zamierzają przejść na emeryturę jeszcze w tym roku czy w przyszłym roku, ale obserwujemy, że doradcy emerytalni udzielają także tych porad osobom, które dopiero będą mogły przejść na emeryturę za kilka czy kilkanaście lat, co oznacza, że to informowanie, edukowanie, ono dało tutaj określone rezultaty. Przygotowując się do ustawy też wiekowej, ustaliliśmy szereg takich działań, które koniecznie trzeba było podjąć, to jest właśnie ustalenie wielkości emerytury nabytej przed reformą, czyli de facto wielkości kapitału początkowego. To są te nasze uprawnienia emerytalne nabywane przed 1 stycznia 1999 roku. Ustaliliśmy, że w ramach tych osób, które spełnią warunki w czwartym kwartale tego roku, mamy ponad 90 tysięcy osób, które nie mają kapitału początkowego. Rozpoczęliśmy wysyłanie indywidualnych list, że wystąpienie z wnioskiem o kapitał początkowy z odpowiednim wyprzedzeniem ułatwi podjęcie decyzji o prawie do emerytury, ułatwi także później ustalenie wysokości tej emerytury. Oczywiście reakcje były różne. W początkowym okresie niestety nie było takiego odzewu, jakiego się spodziewaliśmy, ale z czasem, kiedy ta kampania nasza informacyjna, że jednak musimy my ubezpieczeni zadbać także o ustalenie tych uprawnień, przyniosła oczekiwane rezultaty, co bardzo nam pozwoliło później w tym procesie już podejmowania decyzji o prawie do emerytury i obliczaniu tego świadczenia emerytalnego. Dzisiaj z perspektywy już kilku miesięcy można by powiedzieć tak, że ta starannie taka strategia przygotowania organizacji do realizacji ustawy wiekowej, rozpisanie tych zadań dla różnych komórek organizacyjnych na poszczególne miesiące, tygodnie, a nawet dni, wprowadzenie doradców emerytalnych, to wszystko złożyło się na ten, wydaje mi się, proces poprawny przyznawania decyzji emerytalnych, bo skoro udzieliliśmy tych informacji prawie 3 milionom naszych ubezpieczonych, a także przyjęliśmy kilkaset tysięcy wniosków emerytalnych, dokładnie z ustawy emerytalnej na początek grudnia 403 tysiące, czyli więcej niż wynikało z naszych szacunków.